tak jak jest Michał, Seba, Tomek Kuszczak i cała reszta ekipy, to jeżdżę tam z największą przyjemnością, bo wcześniej tak troszkę starałem się nie za długo tam przebywać. Troszkę ten nasz Czesiu został pozostawiony sam sobie. Czesik potrzebował jak gdyby takiej, bo ja wiele z nim spędzałem czasu, potrzebował takiej pomocy na co dzień. Tam ktoś musiał mu cały czas doradzać, gdzieś go pilnować, bo wiadomo, że on miał takie momenty, że gdzieś się odpalał. Poszliśmy na Tomka Muchińskiego, chyba żony urodziny. No i tam trwa impreza i ten, a ja mówię, gdzie Michał z Tomkiem? Oglądają drugą ligę holenderską, nie? Nie ma wątpliwości, że dzisiejszy gość programu Dwa Fotele najlepiej gra w piłkę nożną w obecnym zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Trzykrotny mistrz Polski, mistrz Cypru, mistrz Izraela, zdobywca Pucharu Polski, były reprezentant, co więcej, prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i na końcu być może najważniejsze, pełnomocnik zarządu do spraw reprezentacji, Radosław Michalski. Dzień dobry, Radku. Dzień dobry, witam serdecznie. No dobrze, masz te CV, jak zacząłem wymieniać, sprawdzać to. Tak, tak, nawet groźnie to wygląda. Dlaczego groźnie? No takie długie. Długi wstęp, bo chciałem ludziom mówić, że dzisiaj reprezentacją zajmuje się z racji zarządu. Wiadomo, wszyscy pracują dla reprezentacji, wszyscy jej dobrze życzą, wszyscy zajmują, a na co dzień jesteś akurat ty. No tak, jest to z jednej strony po tych różnych zawirowaniach prezes i zarząd zdecydował, żeby jedna osoba jednak mimo wszystko z zarządu była cały czas, żeby ta komunikacja była cały czas na bieżąco. No a dla mnie to z jednej strony też fajna przygoda zobaczyć tych chłopaków, to jednak takie trochę i wspomnienia, a też jak gdyby też szczególnie teraz, bo wiadomo przy pierwszym trenerze Santoszu, no to nie była łatwa robota, ale teraz naprawdę przy, tak jak jest Michał, Seba, Tomek Kuszczak i cała reszta ekipy, to naprawdę jeżdżę tam z największą przyjemnością, bo wcześniej tak troszkę starałem się nie za długo tam przebywać. Czyli co, sami swoi? Sami swoi, tak, tak, tak. Widzisz siebie sprzed 30 lat, kiedy debiutowałeś w reprezentacji? Tak jak patrzysz na tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżają na zgrupowanie albo w ogóle na reprezentantów, mówisz, o, byłem taki jak sam, działałem tak samo, inaczej. Oj nie, to chyba tutaj, tu już porównywanie tych czasów to chyba nie ma sensu i patrząc zresztą ja dosyć późno zacząłem grać i w ekstraklasie, bo w wieku 22 lat, chociaż te przejście z ekstraklasy, bo chyba po 17 meczach zagrałem pierwszy, zadebiutowałem w reprezentacji Polski, ale to jednak to były w ogóle zupełnie inne czasy. Ten kontakt z trenerem to raczej był taki, to prawie jak do trenera mówię się, jak do prezydenta. Na kolanach? No nie na kolanach, ale jednak to było tak, że ten dystans z trenerem reprezentacji to był zawsze dosyć taki większy niż teraz jednak. Ci trenerzy starają się być bardziej ludzcy, że tak powiem. Ludzcy, ładnie to powiedziałeś. Ale słuchaj, ale ciśnienie jest mocniejsze niż wtedy chyba. Znaczy na pewno jest mocniejsze, bo te social media no, wykańczają wszystkich, no bo nawet jeżeli nie tylko patrząc na reprezentację, patrząc na drużyny klubowe, to kiedyś w takich trudnych momentach człowiek gdzieś poszedł razem, coś się zrobiło, nawet czy poszło się na te przysłowiowe piwo. Pamiętam, Andrzej Pawelec mówił, dobra, idźcie się tam nawalcie i się zbierzcie do kupy. Teraz to już jest prawie niemożliwe, bo teraz wszystko się nagrywa, wszystko jest. Andrzej Pawelec był współwłaściciel Widzewa. Tak, tak, tak. To wtedy było, dużo łatwiej było prowadzić drużynę na pewno niż teraz. Wtedy jak człowiek gorzej zagrał, to najwyżej nie kupił przeglądu sportowego i zaraz był następny mecz. No, a teraz ciężko, nawet ktoś chce to uniknąć, to albo ktoś doniesie, ktoś prześle screena, ktoś coś wyśle i... Ale co, w tych czasach zwariowanych, mówisz o social mediach, dałbyś radę znając siebie? Znaczy, nie wiem, ja ogólnie nie jestem człowiekiem, który się za bardzo czymś przejmuje, więc ja tak myślę, że byłbym w stanie dać radę, ale na pewno rozumiem, że ta presja na chłopaka jest teraz dużo większa niż na nas, bo sam człowiek, jeżeli powiedzmy tak kolokwialnie jadą z tobą w tych mediach, w internecie, wszędzie,
to ty się sam tak nie przyjmujesz jak twoja mama, jak twoje dzieci. I to pewnie jest taki, że to w głowie najbardziej mąci, bo pewnie każdy z nas gdzieś przechodząc, dochodząc do jakiejś tam stopnia kariery, no ileś razy dostał po głowie, musiał być twardy, żeby to przejść. I sam by dalej pewnie te social media przeszedł, ale jak się właśnie te problemy takie właśnie dzieci, żony, rodzice, no to na pewno gdzieś tam w sercu na pewno kiedyś nie pomaga. Nasz wspólny znajomy Czesław Michniewicz mówił mi, wiesz, to trudno, że jadą ze mną, ale przeżywa to teściowa, mama, żona, dzieci. Faktycznie jest... No tu mamy najprostszy przykład właśnie tego, o czym mówię. On podwójnie to przeżywał. Tak, bo to powiadał, my ludzie piłki, ludzie sportu, no gdzieś są nauczeni od dziecka przegrywać, wygrywać. I to jest normalne, gdzieś nie znam nikogo, co ciągle wygrywa. Może Siergiej Bubka miał jakiś taki moment, że wygrywał przez albo lata. Mike Tyson, nie? Albo Mike Tyson, tak. Ale tak ogólnie w tych sportach, szczególnie drużynowych, to się nie da. Są zawsze lepsze okresy i gorsze i gdzieś człowiek jest do tego przyzwyczajony, do tego, że tam i krytyki i takich rzeczy i raczej nie powinien się tym, nie doradzam się przejmować, o tak, bo to nawet po ostatnim dokumencie Beckhama to pokazuje, że my patrzymy na krytykę, ale jak się zobaczyło, co on miał, to tak mówię, o, to jak się wróciło do Wysp Owczych, do Gdańska i stwierdziłem, że w Gdańsku nie wieje. W Gdańsku nie wieje, dokładnie. Wracając do Czesława, byłeś jednym z nielicznych, a może nie wiem, na zarządzie, który bronił do końca selekcjonera za to, co zrobił, za to, żeby pozostał po prostu na tej funkcji. Tak, bo ja uważam, że troszkę ten nasz Czesiu został pozostawiony sam sobie. Gdzieś na pewno no tutaj zabrakło na pewno twojej osoby w PZP-nie, która przez wiele lat koordynowała te... Dziękuję, ale ciężko było Czeska wybronić. Ale no oczywiście tak. Tutaj Czesik potrzebował jak gdyby takiej, bo ja wiele z nim spędzałem czasu, potrzebował takiej pomocy na co dzień. Tam ktoś musiał mu cały czas doradzać, gdzieś go pilnować, bo wiadomo, że on miał takie momenty, że gdzieś się odpalał i tutaj no... No pewnie jeszcze wydawałoby się, że tak jak ja zawsze myślałem, że Czesiu to medialna bestia, bo on świetnie wypada we wszystkich programach. No wydawało mi się, że to najmniejszy problem może być dla niego medialny, ale jednak gdzieś jeżeli tam ciągle ktoś pod tą skórę coś wkłada, no to pewnie to gdzieś w końcu wybucha i chyba ten największy błąd wtedy po tej Szwecji, że wybuchł, bo może by to wszystko przykryły te takie stare różne czasy, ale i tak uważałem, że można było, bo ja uważam, że PZPN też popełnił wiele błędów i też troszkę go zostawiliśmy samego i można było wziąć nowych ludzi, trochę takich, nie wiem, nową twarz do związku, która by robiła może takie zadania jak ty. Odświeżyć. Coś odświeżyć, też przyznać się do paru błędów, ale mimo wszystko Czesiu miał tą drużynę już... że tak powiem, sprawdzoną, wiedział, co na koło stać i to ja uważam, że to był błąd i uważam, że moje zdanie było takie, że nie powinniśmy go zmieniać, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że ta praca w reprezentacji nie jest łatwa i te doświadczenie, które on zdobył, to naprawdę trudno zdobyć. Na przykład teraz Michała Probierza, który mówi, dzięki Bogu byłem w tym U21, bo tyle bym babolina robił, że nie wiem, że jednak to jest inna specyfika pracy i to do tego się trzeba nauczyć i przyzwyczaić. Ale wiesz co, Czesława na pewno bronią wyniki, które no, na Mistrzostwach Świata, jak to mówi, sportowy sukces, powiedzmy, sportowo satysfakcję osiągnął. Bronisz ty, Mariusz Piekarski. On sam siebie też, czyli trzech chłopaków z Polonii Gdańsk, dobrze mówić. No to akurat tak, ale akurat ja ani z jednym, ani z drugim nie grałem. Ja wiem, ale to oczywiście jest kwestia spojrzenia na całą sytuację, każdego oddzielnie. Znaczy ja mam wrażenie, jeżeli tak wracając do tego tematu, to gdzieś tu bym powiedział, że media trochę dostały wariacji i to widać też po... I trenerzy, na przykład trener Santos, tak samo jak i media, gdzieś się dali oszukać temu, że bo jak się spojrzy na naszą reprezentację, dobra, tu Lewandowski, jeszcze wtedy w pełnym gazie. Tu Zieliński. Wielkie kluby. Szczęsny. Tu Krychowiak. Zawodnicy, reszta gdzieś gra w wielkich drużynach, ale niestety w ostatnim czasie mniej grają niż grają. I to jest właśnie takie nagle my pomyśleliśmy, że mamy pokolenie takie, że powinniśmy zacząć grać jak Hiszpanie, jak Portugalczycy. Wszyscy oczekiwali wyników. Nie, wyniki to już były wiadome, a wszyscy oczekiwali pięknej gry i gdzieś chyba trochę zwariowaliśmy w tą stronę, jak gdyby przeceniliśmy nasz potencjał, co zresztą teraz widać i widać też po trenerze Santoszu, który też w ogóle jak gdyby myślał, że z tą drużyną to nie trzeba trenować, powołał skład był
ustalonym, podejrzewam, już przed przyjazdem i myślał, że tak samo się to potoczy. Niestety to się tak nie toczy. A tak naprawdę jakby tak przeanalizować Cześćka grę, to jest tak, że były momenty, że naprawdę były słabsze mecze, ale na przykład ten mecz ze Szwecją, przepiękny w Chorzowie. Ostatni mecz z Francją na Mistrzostwach Świata, no naprawdę też przepiękny, jeżeli już mówimy, no niestety styl piękny, ale to wynik za tym nie poszedł. Jeżeli teraz przyrównamy do teraz, co mamy teraz od momentu odejścia Cześćka, no to jak porównamy, jak graliśmy z Francją, a jak gramy, w którym teraz jesteśmy w momencie, no to gdzieś chyba ten czas został zaprzepaszczony. No, z pewnością. To dobrze z twojej strony, że do końca go bronisz, uczciwie przynajmniej, nie udajesz. Ale wiesz, jest wielu twoich kolegów, piłkarzy byłych, Janek Tomaszewski z zawodu krytyk, Grzegorz Lato, którzy nie szczędzą krytyki obecnym reprezentantom. Czasami pobrzmiewa w ich krytyce, oczywiście jest dużo merytoryki, nie odmówisz, nie wiem, Lacie, znajomości tematu i sukcesów, ale troszeczkę, wiesz co słyszę? My to grali. Ty też masz to w sobie, że ty to grałeś? Grałeś dwa razy w Lidze Mistrzów z Widzewem i z Legią. Znaczy, no, ja obiektywnie przyznaję się, że jak patrzę na tych chłopaków tak z brzegu i w ogóle na te pokolenia teraz, które grają w piłkę, no to jak patrzę na te przygotowanie fizyczne, na tą szybkość tych zawodników, na to wszystko, to nawet wielokrotnie zastanawiałem się, bardziej w drugą stronę zastanawiałem, czy ja bym dał radę kryć takiego Ronaldo, jak patrzę na tą ligę angielską, ta prędkość teraz, jaka jest tam, to bardziej, jeszcze pamiętam siebie, 78 kilo, chudy, taki jakiś tam ten, znowu inni koledzy z brzuszkiem trochę takich, bo teraz można powiedzieć, jak się patrzę na tych chłopaków z kadry, to wszyscy wyrzeźbieni, zresztą no cały sport tak teraz wygląda, ten profesjonalizm poszedł w taką stronę, że okej, może technicznie, może wszystko fajnie, dobrze, ale tak... Ale prawda, że jako młody człowiek budowałeś formę jedząc kotlety? No tak. No mniejsza, ale do doktora, który ci to podpowiedział, ale... Tak, już nie będziemy tego nazwiska wymieniać, ale miałem siedzieć z kierownikiem i jeść ich kotlety, bo masy mi brakowało, tak. Takie były wtedy metody, no, co tu dużo mówić, jeżeli na Legii praktycznie nawet siłowni nie było, nie? Tam jakieś były takie dwa sprzęty, które ledwo się ruszały. Też do tego nikt nie namawiał, jakieś takie nie było mody. Praktycznie wszystko się robiło w takich bardziej, w takich jakieś piłki lekarskie, taka sprawa. Ale wróćmy do piłkarzy, do skali talentu, jakie obserwujesz dzisiaj u naszych najlepszych piłkarzy czy u ligowców. No na pewno te talenty takie, jak mamy te największe, czyli Robert Lewandowski czy Zieliński, to są piłkarze tacy, którzy wydaje mi się, to są takie talenty bardziej Zbyszka Bońka niż mojego pokolenia, bo wiadomo, u nas talentami za moich czasów, czy tam Romek Koseczki, potem czytam, czy Wojtek Kowalczyk, czy tam Juskowiak, to byli świetni piłkarze, ale to na pewno nie ten level. Nie ta skala. Raczej bym powiedział, że to był Boniek, potem my i potem Lewandowski znowu do góry, także to czy Zieliński, nie, bo to też wiadomo, to akurat na niego, to ja to wiem, że czasami się mu dużo zarzuca, ale ja jestem niesprawiedliwy, bo ja lubię na niego patrzeć, jak on prowadzi tą piłkę, to sprawia mi przyjemność. No, to tak jak ja, należy do kościoła Zielińskiego. Tak, i to właśnie tak ciężko, czasami wiadomo, no, gdzieś te niektóre mecze, jak ostatni z Mołdawią, no to szału nie było i na pewno trochę rozczarowanie, no, ale też na przykład ja nie pamiętam z moich czasów, no porównując czy z Leszkiem Piszem, czy coś, no troszkę inny styl zawodnika, no ale to na pewno poziom taki już bardziej w stronę Iniesty niż Leszka Pisza. No dobrze, ale wiesz, oni grają w wielkich klubach. Z twoich czasów trudno było takie przynależność klubowo do takich zespołów. No trudno nawet. Ja pamiętam jakieś takie czasy, gdzie ja tam miałem jakieś propozycje ze Stuttgartu czy z West Hamu. To w ogóle wydostanie się wtedy, to pamiętam, że chyba o Stuttgarcie Paweł Janas powiedział mi chyba na obozie zimowym po pół roku, a z West Hamem to jest historia, o której już nie chce mi się opowiadać. No powiedz, no West Ham. Nie, ale to tam było, to była zawiła historia, a osoby, które w tym przeszkodziły, nie żyją, więc już nie ma co tam... Aż tak? No, osoby ze środowiska? Tak. No wiadomo, to Darek Dziekanowski też miałby swoją opowieść o tym, jak miał pojechać do dobrego klubu, do Interu chyba, ale osoby pewne, powiedziałbym, z administracji sportowej nie pomogły mu wtedy. Tylko nie wiem, czy Darek jeszcze, bo chyba już on się nie zahaczał na te czasy, że tam od iluś lat się wyjeżdżało, to już chyba... Już nie, on miał 23 lata, jak go w 85 roku strzelił bramkę Włochom, wtedy mistrzom świata na Stadionie Śląskim i faktycznie miał solidne propozycje,
ale ktoś gdzieś w ówczesnym COS-ie, taki był Centralny Ośrodek Sportu. A, no to on miał jeszcze, to miał jeszcze gorzej, nie? U mnie to bardziej tam... Aha. U mnie bardziej chodziło, że wtedy trzeba było mieć tam te 75% i tam praktycznie wszystko występów było... Występów reprezentacji. Reprezentacji, tak, i żeby tam grać w Anglii. No i ja praktycznie to miałem, ale właśnie tam... W pewnym meczu, gdzie przez wszystkie gazety byłem wystawiany w pierwszej jedenastce, nagle zasiadłem na ławkę i nawet minuty nie zagrałem, więc... To nie pierwszy przypadek. Więc tak. To należy pogrzać w VPN-ie, co? Piłkarskim znaleźć to. Tego mi trochę szkoda, tak jak gdyby, jak patrzę przez pryzmat tego grania, właśnie, że tak... Bo to już nie chodzi nawet już o pieniądze, o coś, o ten, tylko bardziej o takie sprawdzenie na takim trochę wyższym poziomie niż normalnie, bo niby tu Liga Mistrzów, niby reprezentacja, potem jakieś tam Cypr, Izrael, ale to wiadomo, to jeszcze to... Ale wiesz, bez komplementów, ale widziałbym cię w lidze angielskiej. No ja naprawdę tam, bo my z Widzewem byliśmy na obozie, to naprawdę taki mecz zagrałem, bo ja gdzieś tam moja lewa noga to tak zawsze była do tramwaju, bo ja dopiero zacząłem ją kopać w wieku 18 lat, więc to długo trwało, żeby ten to... I nawet z lewej nogi mi wszystko wychodziło w tym meczu, to naprawdę taki zagraliśmy, powiedzmy, nie z rezerwami West Hamu, ale z takimi rezerwami, które nie grały w meczu, czyli tak z pierwszego zespołu, ale tak nie zagrały ten... Taka druga jedenastka. Taka druga jedenastka i, tak, i to naprawdę mi wtedy taki mecz wyszedł, że praktycznie wszystko było na stole i prezes Paweleć się rozluźnił, myślał, że jest wszystko załatwione, a nie było. Za wcześnie jednak, to tak. Trzeba czekać do końca. Radek, ty jesteś kilkanaście dni chyba starszy, czy młodszy, od Tomka Papińskiego, młodszy człowieka, który zdobył srebrny medal olimpijski w Barcelonie z słynną drużyną Janusza Wójcika. I ta selekcja gdzieś pobłądziła, bo nie byłeś w tej grupie nawet szerokiej Janusza Wójcika. No to może to też jest tak, że kiedyś mój były prezes Stoczniowca Gdańsk właśnie, bo ja tam propozycję przejścia, bo ja tam chyba miałem 17-18 lat, to grałem w pierwszej drużynie Stoczniowca i co roku miałem jakieś propozycje, najczęściej gdzieś z południa, ale te sumy wtedy już tam, to jakieś tam miliard złotych było, ale powiedzmy, że to na dzisiejsze pieniądze to nie są duże, ale ogólnie to była południa cena. W znaczeniu Śląska. Tak. Czyli tam gdzieś, no bo wiadomo, wtedy w tamtych czasach przed przemianami, no to powiedzmy, że na Śląsku było najwięcej pieniędzy, więc oni mogli sobie pozwolić. Tam gdzieś były jakieś różne propozycje, na koniec chyba i Ruch Chorzów był i jakoś też ten miliard ich przerażał i w końcu po jakimś czasie właśnie w 92 miliard roku, przed denominacją. Tak. Oczywiście, nie? I gdzieś w końcu chyba prezes Romanowski zdecydował się zapłacić takie pieniądze, więc dopiero wtedy mi się udało odejść, a mój prezes Stoczniowca powiedział, no Radek, ja wiedziałem, że ty musisz iść do dużego klubu, gdzie tam będziesz się pałętał różnych innych. No i tak właściwie mówię, no dobrze, prezesie, dobrze wyszło, tak. Ale trochę ci zastopował karierę, może nie zastopował, ale... No gdzieś straciłem na pewno ze 3 lata gdzieś takiego, no nie... Z drugiej strony też człowiek nie wie, jak to się by się wszystko potoczyło, no także ciężko powiedzieć, no w piłce jest to na pewno i w życiu jest to niesprawdzalne, nie cofniemy się. Ale przynajmniej byłeś kolegą z pracy Lecha Wałęsy, tak? No tak, byłem kolegą z pracy Lecha Wałęsy, no i tam... Pracowałeś w stoczni? No, normalnie chodziłeś? No my mieliśmy ogólnie takie etaty, Stoczniowiec Gdańsk miał w stoczni etaty, więc... A jak ja tam kończyłem szkołę, to jakiś był taki kryzys etatowy i mnie tak wrzucili, że pół dnia byłem w stoczni, tam na wydziale Migrek akurat, tam był wolny etat i to było dobre, bo to było blisko trzeciej bramy, więc nie miałem daleko na stadion, więc tam gdzieś mnie wrzucili do tego. No i akurat tak się zdarzyło, że mam gdzieś takie zdjęcie na Polaroidzie, właśnie jeszcze w ciuchach roboczych, jak prezydent Wałęsa, jeszcze wtedy nie prezydent, jeszcze w Solidarności. Warto powiedzieć, że on był szefem Solidarności. I to była z jego strony demonstracja, tak? Powrotu do był noblistą już, powrotu do pracy. Zdaje się, że w sensie prawnym podjął pracę i poszedł i podjął pracę. Tak, on normalnie przychodził, pracował codziennie rano na ten... Na... Biegałeś, narzędzia mu podawałeś? Czy... Nie, ja akurat byłem na tym samym wydziale, tylko ja on bardziej miał silniki, a ja tam przy jakichś akumulatorach, bo jestem elektrotechnikiem okrętowym, więc tam gdzieś tam przy takim... troszkę mieliśmy i jak gdyby jeden wózek się składał, ale troszkę inne rzeczy robiliśmy. Ja on miał taką, no ta praca elektryka, ogólnie te przesilniki, to wszystko to jest dosyć ciekawe, więc jak gdyby on sobie lubił w tym, pan prezydent lubił sobie w tym dłubać, on tam siedział, swoje robił. Wiadomo, to były takie czasy, że nikt mu nie mówił, czy ma szybciej robić, czy wolniej, swoje robił, a chyba sprawiało mu to satysfakcję, więc... Dyskretnie pilnowała go odpowiednia służba? No zapewne tak, zapewne to były takie czasy, ale to mi jako tam młodemu chłopakowi, tam 18-letniemu, to ciężko
się wypowiadać tam te tematy, bo to jeszcze były takie czasy, jak my graliśmy w piłkę, jakieś strajki się zaczynały, coś i my tam mówimy, dobra, to my też strajkujemy, a tam nie, wyjdźcie grać w piłkę, chłopaki, idźcie grać w piłkę. Nie potrzebujemy was. Nie, was tam my sobie poradzimy. Nie? A to ładnie z ich strony. To, czyli wtedy tak naprawdę nie wiedziałeś do końca, czy zostaniesz piłkarzem, czy pilnowałeś roboty w technikum? Nie, no to były takie czasy różne, bo ja dosyć po tym wieku 20 lat się ożeniłem, coś, to na taksówce jeździłem, bo gdzieś trzeba było zarabiać i różne historie takie. Gdzieś ten człowiek sobie musiał radzić, więc... No musiałeś sobie radzić. Więc jak gdyby... Nie uciekałeś od życia. No nie, no tym bardziej jak się tak szybko zakłada rodzinę, no to wiadomo, ta odpowiedzialność, co ma swoje takie złe strony i dobre strony, bo z jednej strony człowiek się nie do końca wyszalał, a z drugiej strony... To jest to, że jednak ta żona, dzieci to tak właśnie hamują człowieka, żeby jednak spokojnie wrócić do domu, wyspać się i... Chcesz powiedzieć, że żona patrzyła na twoją piłkę z dystansem? No ja mam drugą żonę też, ani jedna, ani druga nie była faną piłki nożnej. No tak, jak byś wybierał te żony? No właśnie jakoś tak, nie wiem, chyba z miłości. Ale miłość to była piłka nożna, Radek. No tak, ale jakoś tak i pierwsza, i druga żona to tak, że tak powiem, oglądały mecze, moje mecze oglądają, o tak. Dobrze nie, i tyle. Nie jest tak źle, nie? Moje mecze i tam czasami... Nawet dzieci kibicują chyba, kibicowały. O, dzieci bardziej, młody teraz syn, to już w ogóle się wkręcił tak i to tak śmiesznie, bo w ogóle tak nie był fanem piłki nożnej przez pandemię. Go tak namówiłem na trenowanie w Lechii u Józka Gładysza i mówię, Józiu, weź go, bo on tak za bardzo tak nie czuje tej piłki, ale żeby chociaż się mógł ruszać raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, bo to w tej szkole tylko i tak. I tak jakoś się wkręcił w to wszystko, że teraz to w ogóle wyniki tutaj wysyła wszystko, tam flash score, te sprawy. Który rocznik? 2013. No, to jeszcze dużo przed nim. No, tak. Może grać w piłkę, twój brat przecież Tomek gra, to znaczy grał. Geny nie błądzą. No, tym bardziej, że moja żona też to była pływaczka, więc też jak gdyby geny sportowe są dosyć i tak u niego koordynacyjnie to wszystko jest na dobrym poziomie. Gdzieś chyba jak na razie takiej, jak ja patrzę na siebie, porównuję się jego i siebie, to ja powiem, że z tą piłką spałem, nie? Ja tak mam boisko przy domu zrobione specjalnie dla niego, ale tak jak go nie namówię, albo tam jak mnie nie ma, to żeby sam tak poszedł, to my to kopaliśmy od rana do wieczora. Jednak tutaj No tak, ale wiesz, kiedy miałeś 10 lat, nie miałeś specjalnie innego wyboru. Nie było wyboru. To miało czarny telewizor i dwa programy. To jest fakt, że tak, wieczorynka o 18.50 i to wszystko, więc się tam potem szlifowało się chodniki, jak to moja mama mówiła i cały dzień na dworzu. I tutaj ja zawsze mówię, to gdzieś to jest, bo tak, ja grałem w tę siatkówkę, trenowałem na TKKF-ie, szkolny ten i jeszcze w Stoczniowcu Gdańsk, a teraz dzieciaki trenują 3 razy albo 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny, bo nie można dłużej, bo boisko jedni wchodzą, drudzy schodzą, drudzy wychodzą i ja jestem zdania, że my jako w ogóle społeczeństwo jeszcze tak, WF-y zaniedbane w 1-3, to jest taki problem złożony, że właśnie, że my zdecydowanie za mało trenujemy, jak byłem gdzieś Słowacja, Czechy, była Jugosławia, to oni trenują po 8 razy w tygodniu plus mecz. Dlatego, no trochę lepszy mają klimat, wiesz? Dlatego ja jestem fanem właśnie SMS-ów, że przynajmniej chociaż te 5 razy, 6 razy w tygodniu plus mecz, bo na tych podwórkach już się nie gra i gdzieś tego na pewno... Tutaj brakuje polskim piłkarzom. Teraz rozumiesz, dlatego te 3 lata ci uciekły. No bo jeśli ktoś tam... Znaczy, uprawiałeś piłkę nożną, ale ta selekcja była jakoś tak ograniczona przez klub. Nie, no wiadomo, że wtedy to było w ogóle... Ja pamiętam chyba taki Jacek Fedorowicz chyba ze mną. Tak. Kiedyś zagrał jakiś mecz w reprezentacji Polski i potem... Czy 2, czy 3 i potem wyjechał do jakiś U15, czy U16, już nie pamiętam. I wyjechał do Stanów. I już na stałe wyjechał, nie? I chyba po roku przyszło zaproszenie na reprezentację dla niego, nie? Także ta selekcja w tamtych czasach tak wyglądała. No o, po roku? Po roku, a już rok w Stanach Zjednoczonych i ten, już w ogóle go tam nie było, nie? U nas w Stoczniowcu, ale zaproszenie na kadrę przyszło. Ale dzisiaj, wracałem do twoich starszych kolegów, tych, którzy mają dość krytyczne zdanie o obecnych piłkarzach. Jest jakiś mały element zazdrości? No na pewno nie zarabiałeś tyle, co obecne gwiazdy, czy ludzie, którzy grają na tym poziomie.
Znaczy, no pewnie to tak zawsze jest. Chyba ja tak widzę, nawet już nie chodzi o piłkę. Teraz te młode pokolenie, ale jakoś to kolejne młode pokolenie wyrasta w stare i jest jakoś dobrze. Zawsze się tak mówi, więc pewnie ci... No na pewno mi najbardziej przykro jest, jeżeli chodzi o pokolenie te starsze ode mnie, czyli tam Jasiu Karaś, Kaziu Buda, ludzie, którzy... Lata 60. czy tam 70., ludzie, którzy zarabiali ogromne, na tamte czasy bardzo duże pieniądze, ale tak, nie mogli mieć dwóch mieszkań. Inflacja szła tak, jak szła. W ogóle nawet obojętnie, to ktoś by musiał być, nie wiem, jakimś cinkciarzem, nie wiem, złoto wtedy zbierać, ale to kto w wieku 20 lat... Co kiedyś powiedział Ryszard Tarasiewicz, pytany przez Pawła Zarzycznego, kim chciałbyś być? Powiedział cinkciarzem. Ja pamiętam, że był skandal, to się ukazało, cenzura to puściła, lata 80., ale Paweł zawsze świętej pamięci pod prąd pisał. No to... I kiedyś zapytałem Rysia o to, powiedział, no dlaczego nie? Bardzo przyjemna praca, czysta, spokojnie. No tak, to oni naprawdę nie mieli w czym inwestować, bo już te moje pokolenie, dobra, ja też miałem takie szczęście, że tam akurat w tej Legii Liga Mistrzów i to wszystko, więc gdzieś te pieniądze tam dosyć szybko szły w górę, dosyć było... Ktoś ci doradzał, czy sam kombinowałeś? Nie, ja sam kombinowałem. Jakieś takie jakoś miałem takie... Jakieś te pierwsze pieniądze dostałem i tak miałem w Legii ten kontrakt, że i tak dostawałem tyle za mieszkanie, tak sobie policzyłem, to bez sensu i kupiłem sobie mieszkanie jedno. I potem jak zobaczyłem, że to mieszkanie za chwilę było ten, no to kupiłem jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Poznam kilku piłkarzy, ty też znasz, którzy... To jest taka najprostsza forma jakby, tak? Powiem tak, bo to się aż się wiele nie zarabia na tym samym wynajmie, bo to trochę trzeba mieć szczęścia, czy ktoś ci coś zniszczy, coś. Ale samo to, że jak ja kupowałem w Warszawie tam pierwsze mieszkanie za 2000 coś, następne za 3, a teraz one są warte tam po 13, 15 i więcej. Mówisz o metrze oczywiście. Tak. Ocenie za metr. Za metr, tak. Więc to jest taka dosyć bezpieczna inwestycja, bo gdzieś te pieniądze tam kapią z tego wynajma, plus mimo wszystko przynajmniej przez ostatnie, nie wiem, dziesiątki lat nigdy nieruchomości nie staniały, zawsze poszły do góry. Dobrze jest, jak ktoś komuś podpowiada, dobrze, że ktoś sam na to wpadnie, ale w szatni to różne rzeczy, można kupować samo. Pamiętam, jak przyjechał Grzesiusz Motulski z Mięcielem, ja mówię, panowie, znam system, a nie znałem ich w ogóle, bo tylko, że byli z Gdańska. Mówię, no tak. Znam system, wiem, że dostaliście na mieszkanie, jak chcecie. Mam kolegę, co jest w tej spółdzielni, lubi piłkarzy. Jak chcecie, to potem możecie sobie od razu kupić te mieszkania i zainwestować, nie? Tak. No i ten, super. I potem jeden za dwa dni przyjechał motorem takim super, a drugi za jakimś autem sportowym. Jest tak, jak motorem to chyba Marcin Mięcie. Tak, więc nigdy nie kupili, ale chociaż sobie chyba dobrze radzą teraz, także tak. No, ale są w piłce, pracują, trenują tak jak i ty, bo no, tak sobie... jak to mówią złośliwi starzy piłkarze, że uciekają najlepiej do telewizji, gdzie robią za ekspertów, bo znają się na tym. Znaczy na pewno... Nie miałeś takiej pokusy? Znaczy powiem tak, że tak pokusa nie miałem z racji tego, że jak miałem propozycję wcześniej z telewizji, to jakieś tam proponowali 500 zł za przyjazd czy coś takiego to mi szkoda było czasu. No bo ode mnie z Gdańska dojechać, ja praktycznie dwa dni za 500 zł, a też nie miałem jakichś potrzeb takich finansowych, żeby, bo tutaj jak chłopaki mieszkają w Warszawie, no to wiadomo, pójdzie sobie meczyk, obejrzy, dobra, teraz pewnie są jeszcze inne stawki, pogada trochę w dobrym towarzystwie i to jest okej. Okay, a znam jednego, co bierze 1500 za udział w programie. Nie no, teraz to ja mówię o latach z 12 lat temu, czy ileś, nie, to wiadomo, to były inne. A za 1500 ruszyłbyś z Gdańska? Znaczy dzisiaj to na pewno nie miałbym czasu, nie? To w ogóle... Oczywiście w formie żartu pytam. To w ogóle nie miałbym czasu, ale też jak gdyby te ja tak miałem ogólnie tak, dosyć takie szczęście, że tak, skończyłem grać, już miałem propozycję dyrektora z Lechii. Nigdy z właścicielem Andrzejem Kucharem jakoś chemii nie mieliśmy w tej Lechii. I gdzieś tam się... Za to macie chemię z waszym wspólnym znajomym, Michałem Probierzem. A, no to dziwne, tak, nie? To. W tym trójkącie jeden bok nie pasuje. Ale to tak, to Michał się poznał z Andrzejem Kucharem chyba troszkę później niż ja, bo Michał potem był trenerem Lechii, jak mnie już nie było w tym, w Lechii, więc tak, więc tutaj jak gdyby ten i potem chyba Krzysiu Malinowski mnie i ktoś i parę osób innych zaczęły mnie namawiać na prezesa Pomorskiego Związku. No i to nie była łatwa decyzja, bo tak szczerze, ale nie żałuję jej w ogóle, tylko że to było tak, że
Ja to patrzyłem na działaczy tak trochę z takim przymrużeniem oka. No bo tak, jeden pamiętam tam gdzieś w Pomorskim Związku, jak byliśmy w kadrze, to tam jakiś zjadał serwetki z czymś tam. Drugi pojechaliśmy z Legią, to jakieś tak, to takie typowo, czapeczka Chopinu, klapki, skarpetki i jeszcze się... I codziennie nam opowiadał, że jacuzzi sobie robi, nie? No to już tak na piątego dnia, jak już powiedział, że te jacuzzi, a to było w Norgi, to pamiętam, że jak on już jadł kolację, to, a tam było takie jacuzzi, że przez pół godziny się nie zatrzymywało. To mu we wszystkie dysze wlaliśmy tam jakichś szamponów i coś. No i czekamy, nie? I tak on po tej kolacji znowu jacuzzi sobie robił. I nagle, o kurwa, nie, otwiera drzwi, ta piana na cały ten, na cały korytarz. To ładnie się bawiliście. Tak mi się działacze, działacze mi się kojarzyli tak, no nie za bardzo, przyznam się szczerze. I tak się wahałem. I tam jakaś taka ekipa była, tam mi nawet te poparcie pozbierali, coś tam. I tak dwa tygodnie przed tymi wyborami. Ale miałeś co robić, no? Byłeś dyrektorem, miałeś swoją firmę, nie, prawda? No to nie, tak to jak gdyby nie nudziłem się, nie ten. Tylko, że jak gdyby to tak było, że kończyłem pracę... W Legii, przepraszam, już tam się rozstawialiśmy w Legii, jakby ta propozycja tak wyszła i tak jakoś poszło i ale przyznam się, że naprawdę działacze się zmienili. No nie, no to chyba sam wiesz. Tak. Sam wiesz najlepiej, rzeczywiście dzisiaj to trzeba menedżera, musisz dbać o budżet swojego związku. No tak, nie, to w ogóle to... Płacisz ludziom, zatrudniasz, zwalniasz, wiadomo. To. No znasz budżety PZPN-u, no, to wiesz, że to już jest prawie korporacja, no albo nie prawie, tylko korporacja. Absolutnie tak, no ale nawet o twoim Pomorskim związku to też już tam już jesteś. No tak. No nie, no to jest... No zawsze tak jest, często ludzie powiedzą, a co wy tam robicie, nie? To ja tak, żeby tak najszybciej kogoś zbić z tropu, to my w weekend robimy 500 meczów. O, i wtedy od razu jest... I trzeba się do tego przygotować. A zrobienie 500 meczów to jest w ogóle nic, nie? Najgorsze jest zweryfikowanie. Oczywiście teraz już ekstrane te rzeczy, to pomaga, to tam on pokazuje kartki, nie kartki, wyniki, to tak, ale kiedyś to naprawdę to było... Słysza, Radek, za tobą przemawia autentyczna kariera, 29 czy 28 meczów występów w reprezentacji narodowej. No, nie jesteś człowiekiem, który nie sprawdził się w bankowości, poszedł do kultury, jak nie dał rady w kulturze, to do dyplomacji, na końcu osadzili cię w sporcie. Te czasy minęły. No takie ja mam takie szczęście, że cały czas jestem ciągle w tym, co lubię. I to jest takie, to można powiedzieć, że już mam 54 lata i cały czas w tej piłce, której od dziecka człowiek był zakochany, więc to takie... No przyjemne uczucie, jak pewnie jak ja widzę ciebie, twoją pasję, to też pewnie chodzisz do pracy, ale tak naprawdę z największą przyjemnością, bo to lubisz, nie? Tak samo ja w ogóle nie czuję, że idę do pracy. Kiedyś swojego pracownika, to już dawno w innej firmie, mówię, słuchaj, po 3 latach może wziął wreszcie urlop, jedź na wakacje. Ale panie Januszu, ja mam wakacje tutaj. A kochał swoją pracę, że nie chciał. No mówię, to kiedyś źle skończysz. To, nie no, fakt jest taki, że też trzeba, jak to zawsze mówił prezes Romanowski, mieć granicę między hobby a zajobem, bo mam tam, już nie będę nazwisk mówił, ale mam paru trenerów, co właśnie takie, no tych prac nabiorą tyle wszystkich, coś tam. Ale w pogoni za forsą? No właśnie to jest takie, już sam nie wiem do końca, czy to jest pewnie trochę w pogoni za pieniądzem, ale gdzieś składają w tych etatów, tą ilość etatów. Nie wierzę w jakość w takim momencie trochę. Kiedyś pytałem jednego trenera o dość znanym nazwisku. No gdzie teraz pracujesz? Na lotnisku. Jak to lotnisko? Nigdy nie byłeś pilotem, stewardem. Co ty tam robisz? Za robotą biegam, latam, więc pracuję na lotnisku. Coś w tym jest, prawda? No tak, mistrzem takim chyba trenerskim, już tam nie chcę, żeby tam kogoś, żeby już ten trener jest trochę starszy, prowadził 5 drużyn, nie? I teraz właśnie ja zawsze mnie zastanawiało, jak... W ogóle po pierwsze te drużyny... Ale u ciebie? Tam w okręgu? W Pomorskim. Nie, że u mnie w Pomorskim, tylko w Pomorskim tam naszym regionie miał 5 zespołów. Nie? No i to w jaki sposób? No weekend ma 2 dni, powiedzmy, sobota, dobra, niedziela. Ale to dzieci, juniorzy, młodzież... No ale jak to ustawić wszystko? To naprawdę logistycznie był niezły. Nie? Musisz dać telefon do niego, chciał. No nie, już jest na emeryturze. Aha, już się uspokoił. Myślę, już się uspokoił. Ale myślę, że zalatany był dlatego, że... Że no to tak, za forsą. Tak. No, nie są to łatwe. Znaczy, nie, no na pewno te czasy, nawet jak ja pamiętam, jak przyszedłem do Lechii, byłem dyrektorem, no zobaczyłem na akademię, no wiadomo, tak w tej Lechii, to nigdy nie mieliśmy zbytnio pieniędzy, no to te, ja mówię do Błażeja Jenka, mówię, Błażej, ale tam połowa gra grubasów, no ale składki płacą, nie, no i tak. Ach, no tak. I to właśnie takie były, i my tym trenerom płaciliśmy tak mało, że właściwie, no
500 zł, jakieś, czy jakieś 800, już nie pamiętam, to, to było tak, że no właściwie on musiał mieć tę inną pracę, bo to jak gdyby tutaj pracował dla Lechii, dla Chwały. Ale jest to problem, nie uważasz, że ktoś musi mieć etat w szkole, bo z samej roboty z dzieciakami nie. Ale to nie jest, to właśnie etat w szkole nie jest takim problemem, bo właśnie to, co ja powiedziałem, ja jestem w ogóle fanem tych SMS-ów, bo to jest właśnie najlepsza rzecz, jaka może być, bo on ma etat SMS-ów, nie telefonicznych. Nie, szkoła mistrzostwa sportowego. Tak. On ma etat w szkole, ale w tym czasie, podczas tych lekcji WF-u robi, jak gdyby dostaje jeden etat, który i tak by dostał, a dostaje płacone za dwa etaty. Oczywiście. Nie? Czyli płaci mu, załóżmy, klub i płaci mu szkoła, więc ma za dwa etaty, więc już teraz, potem jeszcze gdzieś tam coś tam sobie, drugą rzecz zrobić, czy jakieś kursy prowadzić, czy coś, no to powiedzmy, że taki trener tam już 6-7 tysięcy, nawet ci, co tam jakieś wyższe mają tam jakieś więcej, jakichś różnych kursów robią, czy czegoś, to nawet trochę więcej. Więc to są już pieniądze, za które możesz żyć, nie musisz szukać trzeciej, czwartej, piątej pracy, bo to już tak czasy się troszkę zmieniły, że i to cieszy mnie najbardziej. Też ta certyfikacja, którą PZPN wprowadził, to też pozwala trochę na dopłacanie trenerom, bo jednak ja jestem fanem modelu, tak jak byłem w Ajaxie Amsterdam właśnie, że tam fakt, że oni mają troszkę inny system, bo oni dopiero zaczynają trenować dzieciaki od 12 roku życia, bo wcześniej oni mają takie te szkoły satelitarne, no ale tam od 12 roku do seniorów wszyscy są w jednym miejscu, ci trenerzy praktycznie przychodzą na cały dzień, kontakt mają z sobą i po dwóch, trzech ci trenują z tymi drużynami, z tymi, także to takie... Radek, a kiedy słyszysz taką opinię wypowiadaną w mediach, wśród kibiców, czy w ogóle na ulicy, nie? Na przykład największym problemem naszego futbolu są trenerzy? Zgadzasz się z tym, czy nie? Znaczy, chyba... No nie, no ja uważam, że mamy wielu fajnych trenerów i akurat to bym nie powiedział. Dla mnie największym z naszą zmorą, to co wcześniej mówiłem, to jest brak treningów, bo my powinniśmy, bo w tym wieku... Czy kwestia bazy według ciebie, czy...? Baza to jest jedna rzecz, ale nawet ilości treningów. Wiadomo, jak nie ma bazy, to i ciężko jest z ilością, bo to ciężko się pomieścić, więc nawet... Inaczej, usportowienie społeczeństwa, uderzając w duże tony. 1-3 szkoły bez nauczyciela WF to jest dramat, czyli tak. Czyli w 1-3 już ci te dzieciaki zamiast wtedy, kiedy oni się nie wstydzą, kiedy... Nawyki odpowiednie łapią. Są chętni, to wtedy pani otwiera im drzwi i oni lecą sobie na... bo teraz w tych szkołach te podwórka są w miarę okej, okay, tam oni nic nie robią, czyli nie nauczą się przewrotów w przód. W czwartej klasie dostaje ich pan od WF-u. No i tak, dziewczyny już się robią kobiece, to już się zaczynają wstydzić, tu się masz już 10 lat, to już jesteś trochę mądrzejszy, to tak i nawyków nie łapiesz i to potem tak dalej idzie wszystko takim tokiem, że bo tu już nie chodzi nawet o piłkę nożną, tylko całe społeczeństwo, że tutaj no te szkoły są zaniedbane, ale to wszyscy ministrowie po kolei słyszą to od 10 lat, ale jakoś tak nie ma chętnych, żeby coś takiego zmienić. Jak jest mądrzejszy dyrektor, to nie bierze nauczycieli, którzy są tylko u kierunku, jeden, który mają jeden kierunek, tylko dwa kierunki, bo wtedy może ich przerzucić, bo to chodzi o to, żeby oni mieli cały etat. No ale to chyba... Nie. Stare problemy, które wszyscy dobrze znamy. Wszyscy wiemy o tym i dziwię się, że od tylu lat nikt nie może na to wpłynąć, bo to by pomogło na pewno całemu społeczeństwu. Mało jest takich piłkarzy, którzy powiedzieli, żeby zagrali rok po roku w Lidze Mistrzów, tak? To chyba ty? Rok po roku? No ja z Maćkiem na pewno, nie? A nie wiem jak tam Jurek Dudek, bo Jurek też tam trochę... Ale mówię o polskich piłkarzy, powiedzmy tutaj. No z polskimi drużynami. Z polskimi drużynami to ciężko, bo tylko raz była taka sytuacja, że rok po roku grały polskie drużyny, więc to tak... Chyba nikt nie miał w Polsce innych takich możliwości, bo dwa razy pod rząd to tylko grała Legia, a potem następny rok Widzew, a potem były już takie przerwy, że... Tak, dzisiaj ciężko. Tylko możemy popatrzeć zazdrością, prawda? No, na pewno jest to trochę przerażające. Czasami nawet jak sam pomyślę o tym, jak graliśmy, nie wiem, z Borussią Dortmund, która potem wygrała tą Ligę Mistrzów i tam przegrywamy 2-1, u siebie 2-2 w ostatnich minutach. Z Sebastianem Milą tam rozmawiam. Citko strzela gola z połowy boiska. Tak, to już w Lidze Mistrzów. Nie? No to akurat nie Borussia. Tak, bo to z Atletico Madryt. Potem wspomina tam Seba, jak grali z Manchesterem City i ta odległość nagle przez te lata tak, no, odjechało nam to strasznie, ale to, bo to nie tylko Polsce, nie? Ogólnie ten świat taki, te top, szczególnie Liga Angielska, to gdzieś mimo wszystko te pieniądze, że ta selekcja tych najlepszych z najlepszych piłkarzy, bo tu już nie chodzi, to nie chodzi o to, żeby on dobrze grał w piłkę, on musi też dobrze biegać, być mądrym, czyli wybierają tych najlepszych z najlepszych, więc... No elita. Elita, więc jest ciężko na pewno nam tutaj...
nie mówię o Polsce, no, ale o całej reszcie jakiejś Bułgarii, Rumunii czy tam innych krajach nadążyć, no bo jest to przepaść finansowa, którą ten scouting, to wszystko, sprowadzanie młodzieży za parę milionów euro, to, no to my w Polsce nie jesteśmy w stanie kupić Polaka za milion euro i on woli idzie do Włoch za ten milion, mógłby grać u nas, czy zapłacić mu pół miliona, żeby on nie odchodził. I, no jest taki i to jest trochę przykro, nie? Nazywa się Mikołajewski z Lechii Gdańsk, dzisiaj tak. W Parmie. No, zresztą na Mistrzostwach Świata U17 grał. Może spodziewaliśmy się występów większych, ale coś z niego może być. Pamiętam. No nawet chociaż mam satysfakcję, że przechodził moją szkołę. No więc właśnie, pamiętasz go od dzieciaczka? Znaczy może nie od dzieciaczka, tam wiadomo, tych chłopaków, my mamy 6., 7., 8. klasę, więc tam gdzieś się to przewija, bo to wcześniej był projekt gimnazjalny, a te gimnazja padły, więc jak gdyby ten projekt ministerialny się wycofał, ale mi się ten projekt zawsze podobał, więc my cały czas mamy dwie szkoły w Gdańsku i w Malborku jako Pomorski Związek Piłki Nożnej, gdzieś tam szukamy. Nie bierzemy ani z Lechii, ani z Arki, tylko właśnie bierzemy to tak troszkę tak z mniejszych miejscowości, bo mamy internaty, mamy wszystko. Nigdy nie miałeś pokusy, żeby zostać trenerem? Wyleczył mnie chyba Michał Probierz z Tomkiem Muchińskim. Jak poszliśmy na Tomka Muchińskiego, chyba żony urodziny, no i tam trwa impreza i ten, a ja mówię, gdzie Michał z Tomkiem? Oglądają drugą ligę holenderską, nie? Drugą ligę holenderską. I ja mówię, nie, no dobra, to ja tak, a oni już wtedy i Michał i Tomek mieli takie zapędy trenerskie, nie? To ja mówię, ja się chyba nie nadaję, bo mnie to nie robi, tak wolę sobie przy stole posiedzieć. I oglądać drugą ligę holenderską w telewizji, gdzieś na żywo, jeszcze jakbym poszedł, to tak, nie? Ale także... powiem ci, miałeś w swojej karierze charyzmatycznych trenerów. Janusz Wójcik, Święty Franciszek Smuda, Paweł Janas, co byś wziął od każdego z nich? No na wiadomo, sukcesy najlepiej, ale... No na pewno od trenera, jak w tych trzech, to tak, od Wójcika motywację, od Franka Smudy szczęście i od Pawła Janasa spokój. O. Albo nawet taki, nawet bym powiedział, że nie spokój, tylko taki umiejętność dogadywania się z ludźmi bardziej. Tak. No Paweł czuł szatnie, no, ale on to powiedział, ja się nie... Do szatni nie wpierdę. No coś takiego, niektórzy mówili, że jak dobry doktor, nie przeszkadzać, ale ten, ale wiadomo, Paweł jako obrońca zawsze dbał najbardziej o to, żeby to zabezpieczenie defensywy. Żeby takie, wyczyścić. Tak, to musiał być zabezpieczony. I no, zawsze tak mi się wydaje, tak jak czasami rozumiem się, do przodu to przecież mamy taki zespół, zawsze coś strzelicie, nie? I tak, żeby... Pamiętam, jak byłeś zdrowy, to grałeś u tych trenerów, to nie było takich. Tak, zazwyczaj u wszystkich grałem, tak. Nie miałem jakichś tam problemów z uzyskaniem pierwszego składu, a naprawdę w Legii wtedy, szczególnie w Legii, bo widzę, to mieliśmy ławkę krótką, pamiętam chyba nawet na Stile Bukareszt, chyba jeden rezerwowy był, a znowu w Legii, jak odeszło 9, to za chwilę ta Legia walczyła znowu o Mistrzostwo Polski, także to tak, ta różnica między Legią a Widzewem to była właśnie, może ten pierwszy zespół był w miarę podobny, ale jak gdyby potencjał Legii wtedy, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych. I wtedy może ci się włączyć taki syndrom, że się za wcześnie urodziłem, prawda? Piękny stadion, inne pieniądze, inne warunki i tak dalej, no, ale sportowo byliście wtedy bardzo lepsi. Znaczy to naprawdę była przyjemność grania z tą ekipą legijną i z tą ekipą widzewowską, to naprawdę to byli piłkarze tacy, że to... Naprawdę to było przyjemność grania, to jak gdyby tam jak gdyby się wszyscy rozumieli, tam każdy, bo to jest tak, że jak ktoś gra dobrze w piłkę, to zazwyczaj rozumie się z tym, co gra dobrze w piłkę. Ale nie musisz przyjaźnić. Nie, no to z przyjaźniami to wiadomo, jak my mieliśmy 30 osób w szatni, 11 gra, no to... W tej małej szatni trudno. W tej małej szatni, tak, w tym... Nad kanałkiem. W tych barakach nad kanałkiem, no to no ciężko takie przyjaźnie całkowicie, żeby tak się zaprzyjaźnić. No ja pamiętam w Widzewie, no jak mnie trener Smuda ściągnął do Widzewa i na mojej pozycji grał Zbyszek Wyciszkiewicz, nie? No i tak jak trener to tak jak gdyby zorganizował, że nawet, a gdzie Zbyszek grał już parę lat, nie, tam... Nie, no to była postać wtedy. I jeszcze dał mi jego numer, nie, tą siódemkę, nie, jeszcze tam przychodzę, prezentację daję. Prowokacja. Siódemkę, no już tak jak gdyby go tak skasował totalnie, no to ogólnie, no nigdy nie byliśmy w stanie się zbliżyć do siebie, nie, a mi to nawet aż trochę głupio było czasami, jest... Ale co powiedziałeś, no jest... Nic nie mówiłem, no z jednej strony chciałem powiedzieć, sorry, graj ty, nie ja, czy coś tam, no zresztą wydawało mi się, że byłem lepszy od Zbyszka, chociaż naprawdę Zbyszek, jeżeli chodzi o zdrowie do biegania, to... Ja go kojarzę jako niezwykle solidnego. Indianie odpoczywają w truchcie, nie, on miał takie zdrowie, że to w ogóle nie do zatrzymania, nie, to co... Poza tym pamiętam, część wtedy
damskiej obsługi Kanał Plus mówi, jakie ma ładne oczy. Mówię, dziewczyny, zajmijcie się pracą. Ale tak, tak. To i jeszcze chyba dosyć długo był kawalerem właśnie też. Tak, dosyć długo był kawalerem. I taki naprawdę bardzo trudny przeciwnik. No tak, ale wtedy, pamiętam, temu przejściu żaden skandal nie towarzyszył. Mało jest takich transferów. Ja nie mówię, nie porównuję z Figo, bo zostawmy Real Barcelona, ale prawda, z Widzewa do Legii można było... No dziś nie ten mocny Widzew. No na pewno w ogóle te czasy teraz już się, jest tyle zmian, że już powoli już kibice się gubią, gdzie kto grał, raz tu, potem wraca w tych różnych klubach. To tak, ale wtedy było symptomatyczne. Tak, to jak gdyby no, skandalem było przejście Maćka do Widzewa, nie mogę. Maciek Szczęsny, tak, on swoje. Tak, dlatego ja miałem ten taki luz, że to... Aha, on cię przykrył tym... Tak, tak. Skandalem było, że Szczęsny przyszedł do Widzewa, nie, że Michalski. No wiesz, Radek, bo ty nie gadałeś, a Maciek lubił zawsze powiedzieć coś. Też Maciej może dlatego, że to ty akurat... Maciek był z Warszawy, z Legii, no więc jak gdyby trochę bardziej traktowano jako wychowanka. No ja gdzieś tam przychodziłem z Gdańska, więc może tak, chociaż te 4 lata to kupę czasu, no to tak. I tak, chłopak z Mokotowa, chociaż zaczynał w Gwardii Warszawa. No tak. Jak to z Maćkiem zawsze było, oryginalnie skończył w Polonii. No ale też jakby patrzeć, ile mistrzów wszystkiego, to też gdzieś te szczęście miał. Powiedz mi wtedy, gdybyś porównał Widzew z Legią, takie trochę analiza dla starych kibiców sprzed 30 lat. No na pewno to, co wcześniej powiedziałem, to na pewno Legia pod względem takim, pod względem ławki rezerwowych, to na pewno była lepsza. Większe pieniądze tutaj? Na pewno. Osoba sponsora? W Legii ogólnie było to... Organizacyjnie na pewno Legia była mocniejsza, to był wtedy naprawdę na polskie warunki to był duży klub już z takimi, powiedzmy, troszkę europejskimi, chociaż jak się spojrzało na te baraki, gdzie się przybieraliśmy, to ciężko powiedzieć, ale gdzieś powiedzmy już tam te wyjazdy zagraniczne, to wszystko, tam jakieś zgrupowania powoli takie we Włoszech czy gdzieś to się lepiej to wyglądało. No i ogólnie, indywidualnie, jakbym porównać miał wszystkich piłkarzy, to powiedzmy, że takich kozaków, którzy naprawdę dorównywali, no to na pewno Tomek Łapiński to bezwarunkowo był porównywany z Jackiem Zielińskim. Na pewno Rysiu Czerwiec to też była postać taka, która tam mogła gdzieś dorównać Leszkowi Piszowi. W tym najlepszym okresie Rafał Siadaczka pewnie był chyba lepszy, nawet nie wiem, czy Krzysiu Ratajczyk grał, czy ten, to gdzieś tutaj bym powiedział, że to na pewno porównywalnie, ale łączył te dwie drużyny Michalski. Ale potem tak naprawdę cała reszta gdzieś indywidualnie, jakby jak się patrzy na, czy Wojtek Kowalczyk, czy Jurek Podbrożny, czy tam Czarek Kucharski, to gdzieś tak, czy Leszek Pisz, Tomek Wieszczycki, to gdzieś, jeżeli się spojrzy tak całościowo, to gdzieś uważam, że indywidualnie ta Legia na pewno, jeżeli patrzy się personalnie, była lepsza, ale jeżeli się spojrzy na ten Widzew, to właśnie to był, nie wiem, to była ta magia Franka Smudy, ta trochę ciągły brak pieniędzy i jeżeli ta ciągły strach, że chyba nawet ja to czułem też potem w Widzewie, że ciągły strach przed tym, że jak nie wygramy mistrzostwa, to nam w ogóle nie zapłacą, bo zbankrutują, więc to ta motywacja była dziwna, ale działała. Działała i to taki niespokojny sny, co? Ale też jak, bo Legia, jak gdyby to, jeżeli ma się 30 osób w szatni, to mimo wszystko ta rywalizacja jest duża i też tam jak gdyby na Legii też nie było takich warunków nawet do takiej integracji, bo my przychodziliśmy do tej szatni, wiadomo, tam nie było po co za wcześnie przyjeżdżać, nie? W Widzewie to poczułem taki bardziej rodzinny klub. U góry śniadania robiła pani Basia, obiady, tam się siedziało, spędzało się czas. Rywalizacja była taka, że w Stiele Bukaresz siedział jeden rezerwowy, nie? Więc wszyscy byli zadowoleni, wszyscy grali, więc na pewno tutaj, jeżeli chodzi o taką... Bym powiedział, że Widzew to jest taka bardziej rodzinna atmosfera, taka przyjazna, a Legia to jakbym porównał, to już jednak korporacja tak. No jeszcze mini, ale w tą bardziej... Gdyby trzeba napisać, zrobić fajny dokument o przeszłości, to z Widzewa byłby ciekawszy, myślisz, co? Tam był tak, ten Widzew to ma taki lokalny patriotyzm, w ogóle ci ludzie dookoła są tacy, zresztą widzimy to nawet teraz, nie? Gdzie oni tam te karnety wykupują. Ja pamiętam jakieś piwo było, Haserode przez moment, to w ogóle tego piwa nigdzie nie było można dostać. Tak? Tam naprawdę ci ludzie z Widzewa są oddani tak na maksa. A powiedz mi, w którym klubie cię bardziej kochają dzisiaj?
Nie wiem. Powiem ci bez wazeliny, szczerze. Generalnie jesteś lubiany. No. Jak nie wiesz, to ci powiedziałem. Ogólnie muszę przyznać się, że z racji takich trochę przyjaźni i biznesów bliżej mi do Łodzi i częściej bywam na Widzewie, tak, że tak powiem, ze znajomymi takimi, z którymi tam coś tam sobie robimy. Ale też jak gdyby wiadomo. I to znowu to jest ten, na Widzewie to jest taki jest mały stadion, że się wszystkich spotka, nie? A na Legii mimo wszystko to jest tak, że to jest wszystko... No ale Jacek Zieliński zawsze ci bilet załatwi na Legię. Nie, no to wiadomo, to tam nie ma problemów i sympatia jest też wielka. Mój młody wie, że jak Legia gra, to jesteśmy za Legią, także ten... No wiadomo, że nie z Lechią, nie? No wiadomo. No. Ale... A propos, słuchaj, trójmiejskich klimatów, jako pan prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, obiecałeś w ostatnim kampanii wyborczej, że wprowadzisz Arkę i Lechię do Ekstraklasy. Radek, coś chciał z tym zrobić, no bo taki jesteś, wiesz, król bez ziemi. Tego nie obiecywałem, ale naprawdę takie te ostatnie lata na Wybrzeże to aż tak w najgorszych snach bym nie przypuszczał, że i Lechia i Arka spadnie i Bytowia się, można powiedzieć... Bo zajęłeś się karierą w związku, w zarządzie, nie pilnujesz tematu. Tak, pewnie tak jest. Rozwiąże się i to jest tak, że no wiadomo, tak serio mówiąc, to wiadomo, że prezesi związków nie mają wpływu na spółki akcyjne, na tam... Ale słuchaj, mediacja w konflikcie na przykład w Arce. Miasto, kibice, rodzina Kołakowskich, nie pomagałeś? To naprawdę sporo godzin na tym spędziliśmy. Cieszę się, że dzisiaj akurat jest ten dzień, w którym oni się dogadali, kibice wracają na stadion, bo wiadomo, że mecz bez... Dzisiaj, czyli rozmawiamy 15 listopada. Tak jest. Jest jakiś podpisany list intencyjny, co kibice przyjdą akurat, nie wiem, czy to spowodowały te derby, że kibice i pozycja Arki pierwsza w tabeli, że w końcu jakoś tam się udało, bo to może to nie jest konflikt kibiców Kołakowski, tylko bardziej między udziałowcami Arki jednymi, a mniejszościowymi, a większościowymi, to chyba tutaj bardziej w tą stronę. W piłce czasami trzeba jednak mocniej dopieszczać inwestorów. Za dużo ich nie ma, wiesz? Ja nie bronię Kołakowskich czy Jarka Kołakowskiego, bo znamy go tyle lat, nie? Nie. Znaczy ja go właśnie będę bronił trochę. Ja w tym konflikcie, uważam, że nie można tak robić, że jeżeli ktoś jest właścicielem, ja cię mogę lubić czy nie lubić, ale jeżeli ty jesteś właścicielem, to nie zabiorę ci tego biurka, nie? Albo nie powiem albo ci nie powiem, sprzedaj mi go za 10 zł. Nie, bo to nie jest moje, ale bym ci pożyczył. No tak, ale chodzi o to, że nie, no, ja nie powiem, że o, podoba mi się to biurko, masz tu dychę i ten, no i to tak nie chodzi, to nie szło w tą dobrą stronę, także ja uważam, że tutaj nie, znaczy byłaby to chyba, to jest zły przykład w ogóle, jakby tak się wydarzyło w ogóle w Polsce, jakby się okazało. Dla rynku piłkarskiego, co? Dla rynku piłkarskiego, no bo... No, tak jak powiedziałeś, tych inwestorów nie jest za wielu. Jakby się jeszcze okazało, że ktoś przychodzi i kłaże ci ileś milionów i ty musisz to sprzedać, bo może to jest twoje hobby i ty nie chcesz tego sprzedać po prostu, nie? Możesz... Dlaczego masz sprzedać? No tak, nie ma to zawsze, oczywiście wszystko jest na sprzedaż. Ale to jest niuans, wiesz, bo czym jest klub? To jest właściciel. Jak rozmawiam ze starymi takimi zabitymi kibolami, to nie mówię, że właścicielem jest miasto, właścicielem jest firma, właścicielem jest prywatny. To my jesteśmy właścicielami, bo 30 lat jeździłem na wyjazdy, bo tradycja, historia i tak dalej. Ja mówię, ty nawet nie jesteś socjo, on nie rozumie, co to jest socjo. No tak, ale to powiedzmy to Anglikom. Kto jest właścicielami teraz angielskich klubów? No przecież. To jak nie Rosjanie, to Arabowie, albo Izraelici. Albo Amerykanie jacyś. Tak jest. Nie? Także to tak to chodzi, jeżeli chcemy, żeby ten biznes, bo ja uważam, że póki w Polsce my nie dojdziemy gdzieś, powiedzmy, koło tego miliona euro zarobków rocznie dla piłkarza, to ciągle będziemy gdzieś nie zbudujemy wielkiej drużyny. Tak, no bo my musimy nie dążyć, wiadomo, nie do Anglii, Niemiec, my musimy gdzieś dążyć do Belgii, powiedzmy, gdzieś taką Belgię, ale w Belgii się płaci takie pieniądze. W Belgii, Holandii może by to. Tak, więc to gdzieś w tą stronę musimy iść i co by tam nie mówić, może kogoś drażnić ta suma, no bo wiadomo, że to są ogromne pieniądze dla normalnych ludzi, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na zarobki w Anglii, to dla Anglików to już w ogóle jest tam kosmos. Jak ktoś zarabia tam, bo już nie wiem tam ile się zarabia, po pół miliona tygodniowo czy ileś tam to euro, także to są takie sumy, że, no, że tak to chodzi, i póki telewizja i odbiorcy, sponsorzy są, więc to
Chyba się, nie, miejmy nadzieję, że rynek się nie przegrzeje, chociaż czasami tak się zastanawiam. A gdyby dwie drużyny Trójmiasta wylądowały w Ekstraklasie, jak twoja pozycja wzrasta jako prezesa? No ja to masz tak, ciekawszą pracę, znaczy, masz co tydzień zajęcie. Na pewno to byłaby ogromna satysfakcja i duma. A pozycja właściwie to tak, no wiele się nie zmienia. No, powiedzmy przy wyborach dochodzi tam parę głosów. A bierzesz haracz za transfery? Znaczy haracz, no, żeby zorganizować... Chciałem skrócić tok myślowy. Żeby tak, no, oczywiście nie za dzieci, nie, ale żeby te wszystkie rzeczy zorganizować, te wszystkie mecze, żeby ci juniorzy grali, no to... Teraz powiedziałem jak prezes klubu, wiesz o co chodzi. Trochę tak. Oni tak uważają. Trochę tak. A z drugiej strony, no zawsze mnie to śmieszy, jak mówimy jakieś 2% od sumy, to na pewno nie jest dużo, a żeby te wszystkie rozgrywki zorganizować, no to jak wiemy, jak w piłce, tak jak wiedzą kluby, że za darmo nic się nie da zrobić, bez pieniędzy nie da się zdobyć Mistrzostwa Polski czy tam Ligi Mistrzów, tak samo no nie da się zrobić 500 meczów w weekend za darmo. Wiesz, dlaczego tak powiedziałem? Pamiętam czasy, kiedy Wisła Kraków miała wybitną jedenastkę, jak sprzedawała, to święte pojęcie Ryszard Niemiec był zadowolony, bo tam na konto Krakowskiego Związku wpadało. Na pewno Paweł Wojtala zawsze jest zadowolony z tego wszystkiego, no ale też trzeba patrzeć to, jak ten związek działa, co robi i to nie jest tak, że te pieniądze ktoś przejada, nie wiem, wydaje na premię, czy kupujemy sobie służbowe auta, czy takie rzeczy, to raczej... Auto potrzebne też jest. No wiadomo, ale to tam jak gdyby to... Raczej Skoda niż Mercedes. Tak jest. I to nie jest tak, że te pieniądze są gdzieś stracone, jakieś rozdawane. Radek, widziałeś film Przypadek? Chyba nie. Polecam. Kieślowskiego. Tak przypadkiem zostałeś piłkarzem kilka lat. Chciałeś być, pracować, zostać. Potem zostałeś prezesem, w międzyczasie dyrektorem. A jak cię poproszę za rok, a może przypadkiem został prezesem związku? Mam nadzieję, że Czarek nie będzie tego oglądał, Kulesza. A nie, no, ale to już prosili. I co, i powiedziałeś, że nie? Nie, właśnie, bo ja jestem zdania takiego, że to jest takie zajęcie, które trzeba się poświęcić, przeprowadzić. Ja jeszcze mam młodego syna, które tak te pierwsze córki, to tak jedna to jak się urodziła, to tak zazwyczaj tylko chciałem, żeby zasnęła, żeby nie przeszkadzała, z drugą gdzieś tam potem rozwody, takie rzeczy, to chociaż tego syna może się uda wychować tak trochę normalnie, a człowiek w końcu dorosł i chciałby być normalnym rodzicem. Wiem, że ci dobrze w Gdańsku. Praca ciekawa. Raz na jakiś czas jedziesz na kadrę jako ten pełnomocnik, mówiąc już poważnie, więc człowiek się spełnia. Przypomina to, że 30 lat temu też byłem jednym z nich. Może nie grałem w takich dobrych klubach, ale zawsze. No tak. No nie, no na pewno nie mogę narzekać ani na brak zajęć, ani na satysfakcję z tego, co robię. No na pewno zostanie prezesem PZPN-u gdzieś każdemu w głowie, jak ktoś tam jest działaczem, to jest, nie? Ale jak gdyby nie mam do tego takiego parcia, że już chcę, już coś. Jak nie zostanę, to się nic nie stanie. No dobra, dzisiaj wszystko jest polityką. Na koniec, jak tam układ, przesilenie polityczne odbieracie w związku? Nie ma strachu, no bo z tamtą ekipą współpracowało wam się dobrze. Znaczy, ja nie odczuwam kwestia, wiadomo, że w polityce troszkę się tak, kiedyś sport zawsze łączył, nie? Potem zobaczyłem to chyba w Tczewie na turnieju dzieci, jak, nie wiem skąd nawet się ci posłowie wzięli, ja mówię, no dobra, tutaj wręczajcie te nagrody i na koncie zdjęcie sobie zróbcie, nie? A to byli tam 8-latkowie. Ale z różnych opcji posłowie. Tak, z różnych opcji. No i tam te nagrody wręczali, tu spoko, wszystko szło. Ja mówię, to chodźcie na koniec zdjęcie sobie razem zrobić. I nagle mówią, ja z nim nie robię, nie? Dzieci patrzą, nie wiedzą o co chodzi, w ogóle tak na ten, ja też mówię, dobra, to idźcie, nie robimy tego. A ty wierzyłeś, że łączy nas piłka. Znaczy tak mi się wydawało, może to jest właśnie taki trochę mit ze starych czasów, jak jeździliśmy z Widzewem na Ligę Mistrzów i prezes Pawelec był zapobiegliwy i zawsze dbał o wszystkie partie, jakie były, więc zabierał wszystkich partii ludzi z nami na mecze. Pamiętam na loży...
wtedy poseł czy premier Miller i poseł Niesiołowski. Tak. I łączył ich Widzew. No i ja pamiętam, w Madrycie razem sobie gdzieś tam balowali, potem czasami w telewizji się nie zgadzali, ale ogólnie jak przychodzili na stadion, to nie widziałem u nich takiej niechęci. No teraz jak gdyby ta niechęć się zrobiła tak duża, że ja sam już nie wiem, czasami się trochę boję, czy to teraz oni byli trochę, skorzystali z PiS-u, tylko ja uważam, jestem zdania takiego, no trzeba współpracować z obecną władzą, no trzeba, jeżeli jest prezydent takiej opcji, że takiej, no trzeba, jak cię zaprosić, trzeba pójść. No jeżeli chcesz jakieś pieniądze na jakieś projekty, które my tam różne robimy, czy tam certyfikacje, czy coś, no zwracamy się o to do państwa, bo to idzie na całą Polskę, więc jak gdyby PZPN, mimo że jest bogaty, to aż takich sum nie byłby w stanie dać dla tam wielu klubów w Polsce, więc trzeba współpracować. No głupotą byłoby nie współpracować. No jest nowa władza, zobaczymy. Myślę, że akurat znam premiera na tyle, że mogę powiedzieć, że piłkę lubi. No nie wiem, ile jest... Jeszcze obecnego. Nie. Obecnego to tak osobiście nie znam, ale przyszłego znam dosyć. Ja wiem, na Lechii się widzieliście nieraz. Nie, my w piłkę czasami graliśmy u Jacka Karnowskiego w Sopocie, także tam jak gdyby te kontakty pod tym względem w Gdańsku zawsze premier lubił sport, lubił pograć w piłkę. Wiadomo, lata lecą jeszcze. Wiesz, nie sięgając tak wysoko, no, ważnym partnerem będzie nowy minister sportu, którym na dziś, 15 listopada, jeszcze nie wiemy, kto będzie, nie? Chyba, że coś wiesz więcej. Nie, właśnie. Giełda chodzi i no, tak. Też różne ciekawe nazwiska. Różne ciekawe nazwiska, no parę jest fajnych, paru się boi. Parę akceptujesz, paru się boisz. Paru się boi. A to już przemawiasz jak prezes. Dyplomacja, spokojnie. No dobra, Radek, pogadaliśmy sobie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. No i niech przynajmniej ta jedna drużyna z Trójmiasta, nie powiem która, wyląduje w Ekstraklasie, bo zawsze jak przyjedziesz na zarząd, będziesz troszeczkę patrzył wyżej. A tak. To... Na razie życzmy sobie, żebyśmy wylądowali na Mistrzostwach Europy, a potem tam Lechia z Arką sobie poradzi. O, proszę. Radek Michalski był gościem programu Dwa Fotele. Dziękuję bardzo.